Pani poseł, pani minister, pani rzecznik, to było kiedyś i teraz co? I teraz jest pani komentatorką? Tak patrzy pani z oddali na to wszystko? No i pan, przeżyłam w polityce prawie wszystko. Pełniłam różne funkcje publiczne, wysokie. Co prawda nie byłam premierem i nie miałam ambicji zostać prezydentem, ale myślę, że jak na jeden życiorys to wystarczy. Wchodzi do życia, do polityki inne pokolenie, inne zasady zaczynają w niej obowiązywać, inne kryteria. Ja się temu przyglądam i wcale nie tęsknię za tym, żeby wrócić na scenę polityczną. A co jak poradziłby Lewicy teraz? Co miałby zrobić dzisiaj Kwaśniewski czy Miller, gdyby przyszli do polityki? Jak można podnieść Lewicę? Nie mówię o SLD, w ogóle o jakiejś Lewicy. No wie pan, myślę, że takich powrotów nie będzie. No, Aleksander Kwaśniewski próbował tą Lewicę od kilku lat animować, ale mu to nie wychodziło. Różne jego inicjatywy polityczne kończyły się klęską. Te dwa przypadki pewnych decyzji, które zostały podjęte za czasów, kiedy Leszek Miller był szefem SLD, też okazały się niewypałem. Jeżeli mogłabym coś radzić Lewicy, to ja bym widziała trzy rzeczy, które powinna Lewica zrobić. Po pierwsze, zastanowić się nad tym, co jej zostało z elektoratu. To znaczy, kto tak naprawdę mógłby w następnych wyborach na Lewicę głosować ze starego, żelaznego elektoratu, to jest po pierwsze. Po drugie, odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jest potencjalny elektorat. To znaczy, gdzie jeszcze można by było szukać głosów, żeby do Sejmu wejść. I jeżeli się na te dwa pytania odpowie, to wtedy trzeba zrobić program i walczyć o to. I nie walczyć w ten sposób, że mobilizuje się doły partyjne poprzez takie różne podpisywania referendum, bo proszę zauważyć, że SLD nie skończyło jednego z referendów. Nie zebrało podpisów pod referendum aborcyjnym. Natomiast już tak jakby zaczyna drugie. Jeżeli sposobem na mobilizację tych ludzi, którzy są w terenie, na prowincji, w małych miastach, w gminach, w powiatach, ma być to, żeby ich znowu wygonić na ulicę i żeby znowu jakieś podpisy zbierali, to nie jest to dobry pomysł. To potrzeba innego impulsu. No dobrze, ale pytanie jest zasadne, dlatego że jeżeli nic się nie zmieni, to rzeczywiście jedyną partią lewicową w Polsce gospodarczo tak będzie PiS. A światopoglądowo nie wiadomo co, może jakiś kod przemieniony w Nowoczesną. Czy... Trudno powiedzieć, dlatego że ja uważam, że dla Lewicy, a szczególnie dla SLD, takim dużym wyzwaniem będą wybory samorządowe. One będą trudne chociażby z tego powodu, że ja obserwuję ucieczkę od etykietek partyjnych wśród działaczy samorządowych. Coraz więcej powstaje komitetów mieszkańców, komitetów Jana Kowalskiego, komitetów Nasze Miasto jest Piękne i tak dalej, i tak dalej. I te etykietki partyjne tak jakby są skrzętnie chowane pod tymi hasłami. Może się okazać, że Lewica, a szczególnie SLD w tych wyborach parlamentarnych no, poniesie spore straty. I to może być, chociaż nie musi, początek końca. No, mam wrażenie, że ten koniec już trochę nastąpił. To znaczy trochę dlatego, że SLD już nie ma w zasadzie. Ja wiem, że Włodzimierz Czarzasty ciągle jeszcze jeździ głównie po telewizjach i opowiada, że żyje, ale tak naprawdę przecież nie ma żadnej lewicy. Ani w parlamencie, ani głosu lewicy nie ma w Sejmie. Jedyną lewicą jest zarośnięty Adrian Zandberg. I też z rzadka. Tworzą się próby, ja teraz obserwuję takie próby tworzenia oddolnych inicjatyw. Powstało takie stowarzyszenie 38 milionów. W Lublinie jest taki zaczyn tego działania, jest w Radomiu. Ja ostatnio byłam na takim spotkaniu, promowałam książkę w Radomiu. Przyszła dość duża grupa osób i to nie tylko z przyjemnością popatrzyłam na tą salę, bo ona była pół na pół. To znaczy byli starzy działacze, tacy, którzy pamiętają jeszcze czasy świetności SLD, ale też było sporo młodych ludzi. Myślę, że może coś się z tego narodzi. Natomiast SLD rzeczywiście, ja przestrzegałam przed wyborami parlamentarnymi, żeby nie śnić snu o Zjednoczonej Lewicy, żeby iść pod własnym hasłem. I gdyby SLD posłuchało takich głosów jak mój, to byłoby dzisiaj w parlamencie i byłaby zupełnie inna sytuacja. Zostawmy to, porozmawiajmy trochę o opozycji. Czy myśli pani, że KOD się podniesie po tych strzałach, które zafundował własnej organizacji Mateusz Kijowski? Myślę, że się nie podniesie, tym bardziej, że nie widzę jakiejś takiej chęci ustąpienia, dania nowego impulsu, powierzenia kierowania KOD-om człowiekowi, który jest mniej skompromitowany, a może w ogóle nie skompromitowany. Może znajdźmy kogoś, kto nie jest skompromitowany, żeby mógł takim ruchem społecznym pokierować. No ale takie uporczywe trzymanie się Kijowskiego i takie wybieranie go, to sprawia wrażenie, że to jest jakaś sekta, prawda? Gdzie przywódca jest tak wielbiony i tak czołobitnie się do niego odnosi, że nie jest w stanie nic zachwiać wiary w niego. I wątpię, myślę, że ten ruch będzie wygasał pomału, bo nawet takie pomysły z postawieniem na
czele tego ruchu Władysława Frasynika, legendy opozycji, no też jakoś tak ucichły i nie widać, żeby Frasyniuk się do tego rwał. Być może Frasyniuk się nie kwapi, ale chciałaby pewnie wrócić do roli lidera opozycji. Platforma Obywatelska chciałaby wrócić Nowoczesna. No na pewno, ale wszyscy mają kłopoty. No niestety nad Platformą Obywatelską ciągle jak orła cień wisi Donald Tusk i ciągle jeszcze wszyscy mają nadzieję, że na tym białym koniu wróci no i właśnie, w końcu tą platformę pani podniesie. Olo, wróci czy nie wróci? Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że nie wróci. To znaczy myślę, że koledzy z kierownictwa Unii Europejskiej załatwią mu jakąś dobrą posadę. A Schetyna załatwi mu to, żeby tutaj nie miał do czego wracać? Tak. Myślę, że Schetyna sobie poradzi z opozycją w środku partii, że rzeczywiście zmusi te młode wilki do startu w wyborach samorządowych, żeby się sprawdzili naprawdę, jakie mają poparcie w tych swoich okręgach. A no z Nowoczesną, no cóż z Nowoczesną? No sami widzimy, jak jest. Ja jestem bardzo, no jak jest? Bardzo szczęśliwa jestem z tego powodu, że jest tak, jak jest, bo to daje mi co tydzień asumpt do tego, żeby w mojej torebce o Nowoczesnej mówić w sposób żartobliwy. No tak, tylko że żarty żartami, ale jakaś opozycja musi być. No jakaś... wie pan, tak, ale nie opozycja, której sensem istnienia jest negowanie wszystkiego, co robią rządzący. Ja chciałabym bardzo, ja już wielokrotnie o tym mówiłam, że gdyby opozycja wyszła do mnie jako potencjalnego wyborcy i powiedziała: słuchaj, mamy taki projekt, taki projekt, taki projekt, taki projekt. Ten projekt ulży, nie wiem, nauczycielom. Ten sprawi, że dzieci będą mądrzejsze i będą więcej... Ale oni bronią demokracji, oni nie bronią partykularnych spraw, tylko demokracji. Dobrze, ale niech oni wyjdą z jakąś propozycją programową, to bo ja nie widzę tych propozycji. Przeczytam pani słowa. Obejrzałam film Pucz i pierwsze wrażenie, jakie miałam, to wylewająca się na mnie agresja, nienawiść i złość. Patrząc na tych ludzi, którzy demonstrowali przed Sejmem, zastanawiałam się, co ich skłoniło do tego, żeby tam przyjść, jakie rzeczy im odebrano. No właśnie. Nie potrafię sobie na to pytanie do dzisiejszego dnia odpowiedzieć. Demokrację im odebrano, wolność. To znaczy co, nie mogą głosować, nie mogą demonstrować, nie mogą mieszkać tam, gdzie chcą, nie mogą wybierać swoich burmistrzów, swoich radnych, nie wiem, nie mają wpływu na to, co się w szkole dzieje. Przecież w szkołach teraz rodzice rządzą, komitety rodzicielskie dawne, prawda? Kiedyś rządził nauczyciel, teraz rządzą rodzice. No dobrze, czyli pani zdaniem tak naprawdę o co chodzi opozycji? Po co jest w takim razie ten ruch KOD? Bo to jednak tysiące ludzi, którzy wychodzą, że wszyscy chcą powrotu do stołków. Myślę, że wiele tam znajduje się osób, które, znaczy, że te interesy są różne, prawda? Myślę, że najbardziej takim spajającym te grupy jest to hasło, które kiedyś nieopatrznie pani Holland wygłosiła, żeby było jak było. To znaczy opozycji głównie chodzi o to, żeby wróciła do władzy, a tym ludziom, którzy byli beneficjentami rządów opozycji, żeby znowu to wróciło. Więc myślę, że to głównie na tym polega. Natomiast no, trzeba, myślałam, że po 20 paru latach demokracji jednak takie poczucie, że wybory parlamentarne dają mandat do rządzenia, no będzie powszechne, natomiast okazuje się, że nie jest. Lewica, lewicy, która nie wybiera się do władzy, była państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.